Ej, cześć, witajcie. Ja jestem Goksman lub też inaczej Papryk i witam was w filmie o nazwie, a raczej w grze Zasady. Nie zmienię poziomu trudności, nie używaj żadnych komend, zostaw diament pod mapką, jeśli chcesz więcej takich rzeczy. O mapie, na mapie jest 11 poziomów, na każdym z nich jest jakaś budowla, z której trzeba zebrać odpowiednie surowce i spiąć się na pionową ścianę. Poziomy mogą być przechodzone nie po kolei, ale wygrywamy w momencie, kiedy wszystko już mamy. Autorem mapy jest Kizubra i mamy mapę o nazwie, żeby przejść poziomom ściany, czy coś takiego, dobra. Poziom pierwszy, bułka z masłem. Tutaj mamy tą pionową ścianę, tutaj jest reset. No to co, w sumie chyba zaczynamy od zwykłego kopu. Teraz tak, co ogólnie chciałbym powiedzieć? Chciałbym na pewno powiedzieć to, że... Tak, nagrywa się, dobra. Chciałbym na pewno powiedzieć to, że przepraszam za to, że nie ma filmów na kanale praktycznie w ogóle. W takim sensie, że... no one się rzadko pojawiają, naprawdę bardzo rzadko. Jest to spowodowane dwiema rzeczami. Pierwsze co, jest to szkoła średnia. I czy ja dam tak radę? Bo ja właśnie nie wiem. Bo ja może powinienem zrobić jakiś crafting table czy coś takiego. Nie, dobra, jest git. I chodzi o to, że jak jestem w tej szkole średniej, zaczynaj uruchamiać swój mózg, dobrze. O, dobra. Dobra, teraz na szybko to powiem, robimy chwilową przerwę. Polega to na tym, że tak, jestem teraz w szkole średniej, jest zdecydowanie ciężej ze wszystkim tak naprawdę. Tak samo jest jeszcze jeden projekt, tak, jest jeden projekt, który będzie... Chwila, czas chwilę pomyśleć. Który będzie od wersji 1. Jak dopiero wyjdzie wersja 1. O, tak mogę zrobić, dobra. Wersji 1. No jak to się nazywa? 1.20. Jeżeli wyjdzie ta wersja w najbliższym czasie, to będzie to, co zreaktywuje pewną serię na kanale. Niektórzy z was, którzy mnie oglądają od dłuższego czasu, będą wiedzieć, o co chodzi. Czemu to nie działa? To się łączy podobno. Ja jestem w ogóle na jakiejś niższej wersji, więc może to nie działać. Ja sobie tak zrobię. O, tak, chwila. Ja tutaj wykopę. Przechodzimy, dobra. Dobra, teraz tak, pytanie. Czy ja tutaj nie, tutaj raczej nie będę musiał używać takich rzeczy. Teraz tak, takie coś, ten trapdoor daje nam 1,5 bloku. Tutaj teoretycznie mamy 6 bloków. Coś pod tym będzie, bo to jest taki jeden, taki wystający dzyndzel. Zresztą, no dzyndzel, jakby inny kolor to ma. Więc wiecie, o co mi chodzi. Nie, dobra, tutaj nic nie ma. Gdzie to jest? Tu. Co to jest? Tak, dobra. Zaczynamy od tego momentu. I czy to tak działa? Nie w tą stronę, o Boże Święty. To czyli ja bym musiał dać go tu. Tak, idealnie. Dobra. I to nam daje teraz zdecydowanie więcej wszystkiego. Chwila. Przechodzimy. Hopsa. 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 Hopsa, hopsa, dobra. Jest git. 6 minuta filmu, poziom 4 ukończony. Zrobimy tak mniej więcej do 6 i skończymy film, żeby filmy były takie króciutkie. I to będzie jakby nagram, zmontuję film jeden po drugim i on się pojawi albo tego samego dnia, albo następnego. Dobra, tutaj kopiemy. Teraz ja się tutaj zastanawiam, czy uda nam się, bo jakby... Ten płotek jest bardzo fajny z takiego powodu, iż on naprawdę fajny. Bo ja przez niego mogę wskoczyć tam na górę bez problemu. Dobra, teraz tak. Jakby to tak zrobić. O Boże, nie tak. Teraz skoczymy. Raz, dwa, trzy, tak. Teraz sobie skoczymy. Nie tak! Nie, tak nie robimy. Tak nie robimy. Tutaj skaczemy. Tu i tu. No i świetnie. Poziom 5 ukończony. Poruchamy sobie większą część mózgu. Ja nie mam mózgu. Więc nic na to nie poradzę. Poziom 6. To już koniec rozgrzewki. Świetnie, dobra. Ja bym wykopał najpierw to, co mogę wykopać. Mam nadzieję, że autor mapy nie będzie robił takiej kamów, że on po tym obsydianem, albo krańk obsydianem weźmie i da ten, jak to się nazywa, da jakąś rzecz, jakiś tam ostatni kawałek drewna i to będę musiał wszystko wykopywać. O, piec! O, patyki! Dobra. Czy to jest to, co mi się wydaje, że ja muszę wziąć kilo? Tak, to jest to. To jest to, dobra. I to już mi się podoba. To już mi się podoba. Na początku faktycznie była taka rozgrzeweczka, żeby, no nie myśląc po prostu. Ale to już jest fajne. To już jest fajne. To już mi się podoba. To już mi się podoba. I teraz tutaj. Tak, tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jej. Skaczemy. Poziom 6 ukończony. I w tym oto momencie nawet nie będzie miał nawet 8 minut. Ale no, życie. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobało. Widzimy się w sumie za jakiś czas, bo ja to będę nagrywał jeden po drugim. No i co? Trzymajcie się. Do usłyszonka. No i cześć.
Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Koksman lub też inaczej Papryk i kontynuujemy mapę od Kizubry, że musimy przejść przez pionową ścianę. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale. Co to było, nie wiem. Błędy gry też są ważne. Dokładnie tak. Dobra. Mamy drzwi, ja się bardzo cieszę, że są drzwi. Są kolejne drzwi. Mamy już 4 bloki. To jest wyśmienicie. Mamy 4 bloki. Mamy 5. blok. Mamy 6. blok. Co to jest w ogóle? 6. blok. Mamy 7. blok, czekaj. Tutaj mamy, z tego są 2, 4, 5, 6, 7, 7. Dobra. Ja wiem, jak to trzeba zrobić. Musimy to zniszczyć coś. Niszczymy. I zaraz będziemy na górze. Dobra. Dajmy blok. Dajmy to. A, pięknie. Poziom 7 ukończony. Ja jestem zadowolony. Dobra, teraz idziemy. Poziom 8. Dobra, ja też alkarboxy. Tak, ja też alkarboxy przecież mogę wziąć normalnie. Ja cię powiem wam tak, ja się tak jaram tą mapą, ona jest dopracowana. Jakby, gdyby nie ten bedrock, jakby ona była troszeczkę lepiej zrobiona, to naprawdę mapa byłaby 9 albo 10 na 10. Także, no dobra, może nie aż tak, bo 10 na 10 była projekt elektrownia. Ale chodzi mi pod względem takim zagadkowym, to jest naprawdę fajne. Bo to nie jest takie monotonne, no jedynie co to tak naprawdę ten bedrock. Można byłoby to zmienić na, no nie wiem, na jakiś inny blok, albo wziąć po prostu podmienić teksturę bedrocku. No tak można byłoby zrobić, to byłoby fajne. Ale żeby nie było, tak mapa jest. Ja? Świetna. No i świet! Idziemy jeszcze dalej. Poziom 8 ukończony, jeszcze 3 poziomy zostały i będzie cudownie. Ściana nie przestaje się podnosić. Co? O, panie. A ściana się podniosła. Dobra, okej. Okay. Będzie się jeszcze bardziej podnosić, jeszcze bardziej. O, jadź się. Dobra, teraz musimy to wszystkie dać. To się teraz przepali, jeszcze jedno się przepali i będzie cudownie. To też będziemy musieli wykopać chyba. Albo nie, tego nie musimy kopać, dobra. Bo to będzie aż 16 glass pane, no to byłoby z 18 bloków, nie więcej, bo to przecież mam jeszcze crafting i skrzynkę. Nawet nie trzeba było aż tyle dawać. A, dobra, świetnie. Poziom 9 ukończony, 2 poziomy zostały i będzie... O nie! Enkadowanie przeciążone. Ten film chyba będzie w złej jakości chyba. O nie! Autorze mapy, ty już przesadzasz. To już jest przesada. Ja użyję game moda do tego. Po co w ogóle ja mam takie coś robić? Świnka. Czy ja mogę rozwalić ten lektern? Mogę. Czemu tutaj u góry jest stone cutter? Ej, o co chodzi? O Boże, będzie ciężko. Nie, ja przepraszam, ale... Nie wiem, jak to robić. Nie rozumiem. Jak ja zobaczyłem te banery, to już mi słabo się zrobiło. Ja przepraszam, ale ja muszę przejść ten poziom tak na game modzie. Bo tak w ogóle nie rozumiem. Wiem, że dosyć szybko to zrobiłem, ale zbyt szybko, ale... No, życie. Poziom 11. Na ścianie zrobiła się dziwna dziura. Może to w czymś pomoże? No co to za pytanie? Oczywiście, że tak. Ja chyba... Dobra, wiem co trzeba zrobić. Nie tak. Jakbym tu był, to nie? To bym tak musiał być? No nie. Nie wiem, jak ja mam to zrobić. Nie, przepraszam, ale nie wiem, jak ja mam to zrobić. No chyba, że to jest jakaś ukryta rzecz, nie wiem. Ale dobra, wchodzimy i to jest tak naprawdę tyle. Wygrałeś.
Niestety troszeczkę oszukiwałem, ale jednak i tak był git. Ja jestem bardzo zadowolony z nagrania tej mapy. Fajna była, super, bardzo fajna. No jednak była dosyć ciężka. No, była dosyć ciężka. Ale no, ja się bardzo cieszę. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobało. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale. Trzymajcie się, do usłyszonka. No i cześć.